tego nie dam, trzeba sprawdzić. Mam obrączkę. Widzisz ją? No. No hej, maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jest ze mną dzisiaj Michał. Jeszcze przyjadą za jakieś 30-40 minut Ryszard oraz Damian. I będziemy w czwórkę czesać. Trzydniowy wypad, jeżeli jesteście ciekawi, co uda nam się przez te 3 dni znaleźć, ile wydaliśmy na paliwo i nocleg, to zapraszam do oglądania i do subskrypcji, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych 2 odcinków z tego wypadu. Moi drodzy, wpadamy w kąpielisko i szukamy złota. Zobaczcie, jak ładnie wyczesane. Czeszą tutaj ładnie plaże, to my wyczeszemy dno kąpieliska. To co, wskakujemy do wody. No i na pierwszy efekt nie trzeba było długo czekać, mamy srebrny kolczyk, standardowo. Od sreberka zaczynamy, ale fajnie, że nie jest taki mały, więc są sygnały jakieś. Ile? 20 cm dalej, ładnie brzmiące 50 groszy. Ciach do torby. Moi drodzy, ja już wiem co to jest. To jest sreberko, dlatego że już wykopałem, ale mi wypadło z dziurawych rąk. I wiecie co? Pod tym sreberkiem jest jeszcze fajny sygnał, który jest już mniej sreberkowy, a mianowicie taki na obrączkę. Ciekawe, co się tam okazało pod tym sreberkiem. Trochę poleżało, co? Takie ładne. Myślałem na początku, że aluminium, bo podobnie bije. Ale jednak srebereczko, drugie dzisiaj. No i kopiemy. Piękny sygnał. Co prawda nie słyszę całego żelaza. Mam trochę wyciągnięte. Ale to może być groszówka, 2 grosze, 5 groszy, obrączka. Może jakieś mniejsze sreberko. No i mamy 2 grosze, które było maskowane przez srebrną Matkę Boską. Ciach. 2 złote z PRL-u. No, tego się nie spodziewałem, powiem wam. Zobaczę, jak bez rękawiczki pójdzie dzisiaj. Ponoć nie trzeba, Michał mówi. To schowamy jedno na razie i zobaczymy. No, faktycznie. Hej, hej, jest obrączka, ale to jest chyba sreberko. To jest sreberko. Może miedziucha. Trochę nisko biło. Na złoto to na 99% nie jest. No dobra, na razie do fantów. Może to jest srebrne, ale trochę chyba miedziane bardziej. Kurczę, naprawdę nie wiem. Do fantów w każdym razie. Dosyć głęboki sygnał. Przybyli spóźniańscy. Idę się przywitać. Siema. Siema panowie. Ja już kółko mam. Ale raczej jak już to pozłacane może. Siema. Siema. Siema, wiesz? Cześć. Tak? Ale jest ciepło. Ja już jedno kółko mam, ale to jest takie kółko, wiecie. Nie złote. No kurczę. Jaka duża ta perela tutaj. I teraz tak. Z brzegu wychodzą jeszcze perele, głębokie sygnały na groszówki. Jest taki potencjał. Od pasa w górę pustynia. Ale no wiecie. Od pasa? Od pasa w górę moim zdaniem pustynia. Dużo sygnałów na drobne złotka. To co? Zaczynamy. 63. No ładne ID. Ładnie usie po prostu. Kopnięte za pierwszym razem, czyżby zawleczka? Nie, monetka, ziczko. No i to cieszy. Ciach do torby. Chłopaki zaczęli tam, ja sobie przeszedłem tutaj. Zresztą taki był plan, tylko musiałem się cofnąć po telefon. Niby wodoszczelny, ale wiecie. Lepiej nie sprawdzać, póki nie trzeba. Co my tu mamy? Sreberko. Z zapięciem. Bardzo ładnie. Lubimy to. Lubimy to. Czy jest reszta? Nie ma. Moi drodzy, tu było sreberko, ten łańcuszek przed sekundą, a teraz widzę złotawy i jest fajny. Ja pierdzielę, ale duży. Ty, ale konkret. Konkret. Ty chodź zobaczyć to. Ale fajny. O, dosyć duży, nie? Co to jest? No złotko. Złotko.
Zobacz, jaki ładny kolczyk. Fajniusi, nie? Ten nic nie słyszy i to jest właśnie, to jest przewaga, słyszysz jednak, dobrze. To ładnie, duży. Duży, nie? Trzymaj. I tu był łańcuszek i 20 cm obok, myślałem, no kurczę, patrz, fajny. Widzę, widzę. Podejrzewam, że na 2-3. Dwa. No, trzy. Kurczę, fajniusi. Z jakimiś tymi jeszcze. Ale coś nisko idzie. Czemu nisko? Jak ma nisko? Problema. Zaraz zobaczę, ale chyba ma, no jest za ładnie zrobiony. Dobra, to zaraz zobaczymy. Moi drodzy, niestety nie widzę puncy, więc to jest do potwierdzenia, czy to jest złotko, ale no wydaje mi się, że tak. Bardzo ładnie zrobiony. Moi drodzy, takie bardzo małe zapięcie od kolczyka, ale nie wiem, czy srebrne. Raczej badziew. No cóż. No, moi drodzy, głęboka dwójeczka wpadła. Dwa ziczko. Nie mówię chłopakom, że znalazłem dwa ziko, bo zaraz pomyślą, jakbym powiedział temu, że znalazłem dwa złote, to już by leciał, bo myślałby, że obrączka. Duże. Wykopałem z dziury, dosyć głębokiej, ID 80. Ciekawe. ID 80. Monetka. I to będzie 2 złote z czasów PRL-u. No i fajnie. Ciach do fantów. Duża moneta PRL. Nowotko. Tutaj na tym ostatnim odcinku jest więcej sygnałów. Całkiem ładnych sygnałów, jak widać. Ale chyba będziemy zmieniać kąpielisko. PRL-ka i pod PRL-ką było takie coś. Z czasów PRL-u jeszcze. To by się zgadzało wszystko. Zamieniliśmy się z chłopakami. Ja przeszedłem na ich stronę, oni na moją. I co? Ziczko wpadło. Wpada masa PRL i chodzę na płytkich ustawieniach. Bez sensu używać długich. Długich, głębokich. Moi drodzy, lecę po gratę i lecimy na kolejne kąpielisko. Trzeba trochę pozwiedzać, co nie? Moi drodzy, pierwszy fant na nowej miejscówce i jest koloru złotego, ale raczej dziadostwo. Zobaczmy. Ty, jest złoto. Pierwszy strzał. Złoto czy nie złoto? No punce są. 3-3-3. Co? 3-3-3. No. Goldzik. 3-3-3. Ale tak małe, że... Daj tam. Ale generalnie mamy jeden pokój z chłopakami. W trzech. I uwaga, co? Ten, co najwięcej złota dzisiaj wyciągnie, śpi na jedynce, a reszta na dwójce się mieści, więc walka o naprawdę wygodne spanie. Ale ktoś miał mepsa. Mepsy bardzo łowne. Bardzo łowne przynęty. Drugi, ciekawszy fancior. Ciach. Zapinka do włosów. Ja słyszę, że one są brzydko brzmią, no ale trzeba kopać moim zdaniem. Zwłaszcza jak się uczy wykrywacze. Kulczyczek jakiś miedziany. Ale diamond, kurczę. Szkoda, że nie wziąłem testera do diamentów, nie? To by było. Monetka 20 groszy, ale tak zarośnięte, że tego nawet się zderzyć nie da. Tylko widzę datę. 97 rocznik. Chłopaki poszli tam na koniec, załamani póki co. No w sumie mało co wychodzi tak naprawdę. Ale no, trzeba mieć szczęście też. 10 groszy z czasów PRL-u. Całkiem płytko było na wierzchu. Może komuś wypadło. No, kiedyś na pewno. Biżuteria. Co to, sreberko? Trochę nisko jak na sreberko, ale może jest... żmija. I żmija jest koloru miedzianego. No niestety. Ale jeszcze później się przyjrzę. Ale kurczę, no takie fanty akurat mi się podobają. Mogą być nawet miedziane, to zawsze się coś dzieje przynajmniej. Ja coś tam wychodzi. Kurczę, ręce mam odmoczone jak diabli. Aż wstyd pokazywać. No i generalnie, moi drodzy, to był fart. Poza tym pierwszym ładnym sygnałem, który się okazał złotem, to jest tutaj straszna lipa. Jedziemy na jeszcze jedno kąpielisko i po tamtym kąpielisku będziemy zwijać na stację. W każdym razie, dzień nie jest zły, nie można narzekać. Troszkę przyfarciło, trzeba przyznać. No i
tak to czasami wygląda, po prostu trzeba chodzić, szukać. Jeszcze po nas wejdzie kolejnych 10 i kolejnych 10 znajdzie też złoto. Muszą po prostu najść i wykopać. Dobra moi drodzy, do zobaczenia za chwilę na kolejnym kąpielisku. Kolejne kąpielisko, tak na chwilę 20 groszy pierwszy fancior. Jakaś nadzieja jest, bo monetki wpadają tutaj niestety w narożniku dopiero. 2 złote PRL, teraz jakieś 20 groszy, 20 groszy. I tak ciągle, ciągle coś. Tutaj najpewniej będzie 1 grosz. Tylko to są sygnały dosyć głęboko. Ja już nie mówię tak ochoczo jak wcześniej do kamery, bo już jestem zmęczony dosyć mocno. Zaraz kończymy. O, i tu kolejna monetka będzie. A tu mamy, duży. Nowotko. To jest dosyć duża moneta. Kolejny nowotko, to już drugi. No i oczywiście gwóźdź jeszcze. Gwóźdź tu, nowotko ten. No jedna PRL-ka za drugą. 3 razy nowotko, teraz 5 złotych z czasów PRL-u. Jakieś tam szkła, plastiki. No, nie wiem co myśleć. 2 złote. Hmm. 50 groszy. I trzeba było włączyć program Gimela. No wodko, kolejny raz. Generalnie Dawid się bawi Deusem, a ja sobie wziąłem legendę na chwilę. Jako moją zapasówkę i co? Srebrny kolczyk. Upla, upla. Do torby. No i drodzy, szybka zmiana planów. Podsumowanie zrobimy trzeciego dnia wypadu, czyli po całym wyjeździe. A na chwilę obecną ja się zaraz będę z wami żegnał. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, gdzie w trzecim będzie podsumowanie, to zapraszam was do subskrypcji mojego kanału z prawego dolnego rogu. Pod prawym dolnym rogiem jest przycisk subskrybuj, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków i podsumowania. Co jeszcze? Mogę zaprosić was do swojego sklepu do poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. A ja teraz skakuję i szukamy dalej. Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!